Mam ten zaszczyt zasiąść przed Wami i złożyć Wam życzenia, życzenia noworoczne na nadchodzący 2019 rok. I tak sobie myślałam cały dzień, cóż ja Wam powiem, kochani. I wymyśliłam, że powiem Wam, że życzę Wam spełnienia. Spełnienia po pierwsze wszystkich życzeń, jakie dostaniecie od swoich bliskich, znajomych, przyjaciół. Te życzenia na Nowy Rok zazwyczaj są piękne, przepiękne i warto, żeby się spełniły. Więc życzę Wam tego z całego serca i tego innego spełnienia, tego spełnienia w uczuciach, w miłości i tego spełnienia zawodowego, czyli żebyście się spełniali w pracy, żebyście mieli tą pracę, którą lubicie, kochacie, bo to wtedy nie idziemy do pracy. I jak mówimy, że idziemy do miejsca, gdzie zarabiamy pieniądze, to te pieniądze są. Pamiętajcie o tym. Życzę Wam oczywiście zdrowia. Bo wiecie, że to jest tak, że do 40 lat, do 40 roku życia robimy wszystko, żeby to zdrowie zrujnować, a po 40 robimy wszystko, żeby ratować to zdrowie. Więc życzę Wam, żebyście nie musieli ratować, tylko żebyście byli po prostu zdrowi. Żeby tym, którzy czekali na powiększenie rodziny, żeby się udało, żeby przyszły na świat dzieci, żeby wszyscy byli zdrowi, szczęśliwi, żebyście dawali radę, żebyście wierzyli w siebie, żebyście uśmiechali się codziennie do siebie, do lustra i do wszystkich wkoło. Zgody w rodzinie Wam życzę. No i najważniejsza rzecz, miłość. Aby Was kochano i Wy, żebyście też mieli okazję zakochać się i kochać dalej tych partnerów, z którymi jesteście od lat. Wszystkiego dobrego, kochani. Pamiętajcie, że bardzo Was kocham i życzę Wam i naszemu krajowi pomyślności. Wszystkiego dobrego.